Powrót Mrocznego Włodcy w szesnastym sezonie Ninjago, który z początku mógł wydawać się średnim pomysłem, był mimo wszystko strzałem w dziesiątkę i dziś wyjaśnię Wam dlaczego. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Ten sezon to przedstawienie proroctwa z pierwszego sezonu, gdzie Zielony Ninja pokona mrocznego władcę. Został on pokonany w sezonie drugim i powrócił później w trzecim, więc sezon szesnasty jest tak naprawdę ostateczną bitwą między dobrem a złem. Tak, to ma jak najbardziej sens i dziwię się, że sam tego nie zauważyłem. Są jednak tutaj pewne dziury i nieścisłości, dlatego omówmy ten temat bardziej szczegółowo. W pierwszym odcinku pierwszego sezonu nasi ninja znajdują zwój z przepowiednią. Oczywiście nie powinni go czytać, ale jak to już oni pchają łapy tam, gdzie nie trzeba. Zapisana przepowiednia brzmi następująco. Jeden z wojowników wzniesie się ponad innych i zostanie zielonym ninja. To właśnie on pokona czarnego władcę. Na początku Kai, Jay i Zane myślą, że chodzi o Lorda Garmadona, jednak później wszystko się rozjaśnia i zielonym ninja zostaje Lloyd, a zawalczyć ma z mrocznym władcą, który powraca w sezonie 16 jako kryształowy król. Jak wiemy, przepowiednie, przeznaczenia i różne tego typu rzeczy mają w ninjago duże znaczenie, wszyscy w nie wierzą i zawsze się spełniają. A ta przepowiednia, mimo wszystko, no do końca się nie spełniła. Zielony ninja pokona mrocznego władcę. Wszystko spoko. Pokonuje go w ostatnim odcinku drugiego sezonu, bo wtedy miało zakończyć się ninjago. No i gdyby tak było, to elegancko, przepowiednia spełniona, historia nam się ładnie zamyka. No ale twórcy postanowili stworzyć kolejne sezony i w trzecim mroczny władca wraca, co w sumie psuje już całą przepowiednię. Znaczy, nie psuje, tylko ona przez to okazuje się być niespełniona. I sezon szesnasty może to wszystko naprawić. W końcu Lloyd zapewne będzie miał okazję zawalczyć z Mrocznym Władcą. Wszystko spoko, moglibyśmy tutaj zakończyć ten film, ale jest jeden duży problem. Mroczny Władca według Tomiego Andresena jest nieśmiertelny. Co prawda nigdy nie zostało to dosłownie potwierdzone w serialu, ale przed chwilą wspomniany Tommy, jeden z twórców, sam napisał kiedyś, że oficjalnie Mroczny Władca jest jedyną nieśmiertelną istotą w krainie Ninjago. Dlaczego? Dlatego, że aby utrzymać równowagę, musi istnieć zarówno dobro, jak i zło. A gdyby władca ciemności zginął, to ta równowaga zostałaby zachwiana i najprawdopodobniej kraina ninjago nie przetrwałaby tego. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to mam na kanale taki fajny film o Mrocznym Władcy. W takim razie jak przepowiednia ma się spełnić, skoro nie da się pokonać mrocznego władcy? No, nie wiem, ale ciekawą rzeczą są słowa Garmadona ze zwiastu na 16 sezonu. Mówi on, że jedyną rzeczą zdolną do pokonania władcy jest moc oni. I wydaje mi się, że ninja w końcu znajdą sposób i faktycznie w najnowszym sezonie zabiją mrocznego władcę już ostatecznie. Wiecie, twórcy jakoś obejdą tą nieśmiertelność tylko co wtedy z równowagą. Otóż pamiętacie Shorty z 2021 roku? No tam kraina Ninjago wygląda tragicznie, nie ma już tam praktycznie żywej duszy i wydaje mi się, że do tego będzie dążył sezon 16. Do tego, by Ninjago wyglądało tak jak w zeszłorocznym szorcie. Oczywiście to tylko i wyłącznie moja teoria, moje niewiele warte spekulacje, więc nie sugerujcie się tym do końca, bo możliwe, że twórcy znajdą inne rozwiązanie i przedstawią to nam w zupełnie inny sposób. Ale jestem ciekaw waszego zdania na ten temat. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o mojej teorii, jak i o całej tej przepowiedni. A jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie też o subskrypcji i łapce w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.